E-doręczenia to przede wszystkim nie zmiana, tylko to jest rewolucja. Od 1 lipca każdy, kto założy sobie skrzynkę do e-doręczeń, będzie mógł z dowolnego miejsca w kraju czy na świecie otrzymać, przeczytać wiadomość, którą do niego skieruje komornik. Czyli już nie będzie tak, że nasze częste zmiany miejsca zamieszkania, długie wakacje czy praca zdalna spowoduje to, że nie będziemy informowani o toczących się postępowaniach zarówno ze strony wierzyciela, jak i dłużnika. Komornicy sądowi jako pierwsi uruchamiają usługę e-doręczeń, dlatego że jako grupa zawodowa, jeden z samorządów prawniczych, zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest informowanie obywateli o toczących się postępowaniach. Wyprzedzamy o pół dekady sądy, które dopiero 2029 roku będą miały obowiązek korzystania z doręczeń, ale często w kancelariach słyszymy: zareagowałbym wcześniej, gdybym wiedział. Podjąłbym próbę spłaty, gdybym wiedział. Zaskarżyłbym to postanowienie, gdybym wiedział. Dzisiaj dajemy taką możliwość obywatelom, którzy będą mogli w każdej chwili bezpośrednio po naszych działaniach reagować, bo będą mieli tą informację na swoich telefonach. System e-doręczeń to nowoczesna platforma, która umożliwia w pełni elektroniczną komunikację pomiędzy obywatelem, pomiędzy podmiotem publicznym i innymi instytucjami. Co najważniejsze, przede wszystkim jest alternatywą czy też odpowiednikiem tradycyjnego listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i wywołuje taki sam skutek prawny. To wszystko pozwala nam zagwarantować stabilność działania systemu jako tego docelowego, który ma gwarantować właśnie wymianę korespondencji, ale i też przede wszystkim redukuje koszty operacyjne wszystkich tych podmiotów, które dołączą do systemu e-doręczeń. E-doręczenia są również częścią informatyzacji i cyfryzacji wszystkich tak naprawdę podmiotów, które mogą korzystać właśnie w tym momencie już ze systemu e-doręczeń. Jeżeli chodzi o możliwość włączenia w tym wypadku komorników sądowych do systemu e-doręczeń, wiadomym jest, że zaczynamy od początku, czyli od momentu założenia skrzynki, która będzie służyła właśnie do komunikacji za pośrednictwem systemu. Następnie komornik sądowy podpisuje umowę z Pocztą Polską, żeby właśnie móc korzystać na preferencyjnych stawkach z takiej formy komunikacji, a następnie instaluje oprogramowanie, które dostarcza Qurenda, które jest integratorem takiego systemu w swoich kancelariach. I to wszystko powoduje, że od tego dnia może spokojnie korzystać z pełnego zakresu funkcjonalnego systemu e-doręczeń.